Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocy. Dzisiejszy film będzie o konfrontacji z oprawcą, o konieczności skonfrontowania się z osobą, która kiedyś zrobiła nam krzywdę. Jest to oczywiście nadal w temacie BDA, ale też w ogóle jego konsekwencji, czyli wdawania się dalej w toksyczne relacje. I na początek taka anegdotka na temat mojego wyglądu. Otóż dzisiaj u nas w siedzibie dzieją się absolutne egzorcyzmy, bardzo rzeczy wielkie, to znaczy moja klientka konfrontuje się ze swoim wieloletnim oprawcą. Jedną z pierwszych rzeczy, które ten oprawca jej powiedział, to powiedział o mnie, że no absolutnie jest w ogóle nierozsądne, nieodpowiedzialne i niedopuszczalne, żeby nagrywać filmy na wkurwie, a ja widać, że sobie nie radzę z emocjami i nagrywam filmy wściekła. Więc może się do tego odniosę, ponieważ nie jest to pierwsza, ale jakaś dziesiąta, może piętnasta osoba, która podczas moich 7 lat pracy mi to powiedziała, więc wiem, że niektórzy widzą w innych to, co mają w sobie, ale również interpretują to, co widzą, tak jak są nauczeni. No więc ja będę mrużyła oczy. I zalecam wszystkim, jeśli nie chcecie być oprawcami, jeśli nie chcecie odbierać sobie w ogóle możliwości rozwoju, to radzę uznać, że nie wszystko, co myślisz, musi być prawdą. A już naprawdę niekoniecznie wszystko, co ty myślisz, jest prawdą o drugim człowieku. Prawdopodobnie drugi człowiek jest co najmniej tak skomplikowany jak ty. Prawdopodobnie drugi człowiek przeżył te swoje kilkadziesiąt lat swojej historii, której ty nie znasz, której ty nie doświadczyłeś, w której ty nawet nie byłeś świadkiem, więc nie wiesz, nie znasz, nie rozumiesz. Dlatego nie feruj łatwych wyroków, nie tylko dlatego, że ty kogoś tym krzywdzisz. Bo myślę, że jeśli to robisz, to ty masz w dupie, czy kogoś krzywdzisz, czy nie. A wręcz oprawca mojej klientki, z którym ona się dzisiaj rozprawia, no zdecydowanie chce mnie zranić, chce ją zranić, chce obrazić osobę, która jej pomogła, chce zdewaluować moją wartość, jej wartość. Tak? W jej własnym odczuciu. Więc oczywiście, że chodzi mu o to, żeby wypowiedzieć się o mnie jak najgorzej, podważyć moje poczucie pewności, podważyć jej zaufanie do mnie. Więc pal licho z tym, że ty kogoś krzywdzisz. Jesteś złym, marnym, małym człowiekiem, więc chcesz kogoś krzywdzić. To jest jasne. Tylko musisz zrozumieć, że ty sam sobie ograniczasz dostęp do szczęścia, ale w ogóle też do prawdy i do mądrości. Bo jeśli ty się ograniczasz do tego, że to, co ty myślisz, jest prawdą ostateczną, to znaczy, że ty się niczego nie uczysz. To znaczy, że ty nie dopuszczasz w ogóle wiedzy. To znaczy, że to, co się rozgrywa między uszami, ma bardzo niską jakość. Jeśli najwyższym autorytetem dla ciebie samego jesteś ty i to, co ci się wydaje, jest prawdą ostateczną, no to progresu nie będzie, nie, nie. Już człowiek, który się nie rozwija, się cofa, nie stoi w miejscu, tylko się cofa, bo tym jest natura ludzka i ludzkiej umysłowości, ludzkiej inteligencji, więc jeśli założysz, że to, co ty myślisz, jest prawdą ostateczną, no to nie wiem, ile miałeś lat, kiedy to założyłeś. 10, 12? I ty nadal się trzymasz tego, co ty wymyśliłaś, mając lat 12. Fatalnie. Fatalnie. Po co w ogóle się z taką osobą konfrontować? Było, minęło. Tak, związek się zakończył, relacja się zakończyła. I większość bardzo szkodliwych nurtów pop psychologicznych, pop duchowych wam będzie mówiło,
Właśnie podziękuj, bądź wdzięczny za to, czego doświadczyłeś i na tym w ogóle poprzestań i wystarczy. Ten świat odpierdoli, że wszyscy nieatrakcyjne i mu czas się skończy. Ale to jest obrzydliwy człowiek. Bartek też mi kiedyś napisał, że tak naprawdę mam płaski tyłek i obwisłe cyce i nigdy mnie nie kochał przez to. I nigdy mu się nie podobałam. Chuj. No nie? Nigdy się mu nie podobałaś, ale był z tobą. Tak. Ale mu się nie podobało. Ale mu się nie podobało. No to chyba dobrze, to o nim też nie świadczy. No też tak myślę. Debila. No. Ale przykro mi się zrobiło. Nie dlatego, że on mnie uważa za nieatrakcyjną, bo mam to w dupie. Naprawdę mam to w dupie. Kiedyś to bym, kurwa, się załamała w ogóle. Sama widzę, jaka jestem i sama potrafię ocenić. Poza tym bycie atrakcyjnym to nie jest, kurwa, najważniejsze w życiu, nie? A poza tym, czy ktoś go pytał o zdanie? To swoim drogą. A nie, zaczęliśmy rozmawiać o tym w ogóle, że... A, że opowiedział, że następnym razem, jak będziesz chciała kogoś, to szukaj w swojej lidze. W swojej lidze, znaczy kogoś normalniejszego, tak, niż on. Przyzwoitszego. Ładniejszego. Inteligentniejszego. Moralniejszego. W sumie dobra rada. Co za w ogóle niestosowacz przemocy. Obrzydliwy człowiek. Nie wiem, czy już nie długo z nim rozmawiam. Nie dam się znowu wkręcić, wiesz? Więc się zakładam, że on jest psychopatą bez moralności, tempakiem i w ogóle, to raczej nie powinnam z nim rozmawiać, nie? A na pewno nie wdawać się z nim dyskusję. No właśnie o tym teraz mam nagrywać, że wiesz, to jest potrzebne. Dlaczego? Weź sam może coś do siedzenia, jeśli tu zostaniesz. Po co w ogóle robić taką konfrontację? Przede wszystkim trzeba się zastanowić, co ta osoba ci zrobiła. To znaczy, jaki wchodziłeś w związek, czy w relację, czy jaki się prawdopodobnie urodziłeś, jeśli mówimy o rodzicach, a jaki wychodziłeś z tej relacji. Jest pewne, że z relacji z narcystami, ze sprawcami przemocy w ogóle, tak, psychicznej, czy fizycznej, czy psychicznej, czy każdej możliwej, z oprawcami, tak zwanymi toksycznymi ludźmi, wyszedłeś pozbawiony pewności siebie, umiejętności bronienia swoich granic, być może nawet szacunku do siebie, poczucia, że ty jesteś równie wartościowy jak inni ludzie. Czyli reasumując, wyszedłeś z takiej relacji pozbawiony nie tylko umiejętności stanięcia we własnej obronie, ale w ogóle poczucia, że jest czego bronić, jest kogo bronić. Prawdziwie zdewastowana ofiara przemocy to jest osoba, której już nawet nie przychodzi do głowy, żeby stanąć we własnej obronie, bo jej się wydaje, że ona na to po prostu nie zasługuje. Że ona zasługuje na to, co ją spotyka, bo jest głupia, bo jest gorsza, bo jest jakimś złym człowiekiem, bo jest jakimś niepełnowartościowym człowiekiem. Rzeczy, które nam mówią oprawcy, są zawsze takie same. Oni są wszyscy Ctrl-C, Ctrl-V. Jest stary film fundacyjny o tym, co ci powie twój toks, kiedy się rozstaniecie. I ja zaraz mojej klientce, jak skończymy tutaj sobie teraz gadać, dam go do obejrzenia i będzie beka. Wiem, że będzie beka, bo wiem, że ten jej mądrala, który dużo złych rzeczy w rozmowie z nią powiedział również o mnie, chociaż w ogóle nie miał ze mną do czynienia, ale on już wie. Powtarzał te same teksty, które ja kilka lat temu powiedziałam,
na jeden ze swoich filmów, że taki koleś do swojej byłej będzie mówił. Ja nie muszę pamiętać tego filmu, bo oni są tak powtarzalni. Więc i efekty ich działań są powtarzalne. To znaczy, zostajesz sponiewierany moralnie, psychicznie, aksjologicznie. I zaczyna ci się wydawać, że to, co cię spotyka, jest tym, co ci się należy. Bo ty na więcej nie zasługujesz. No i oczywiście, jeśli pochodzisz z przemocowego domu, to prawdopodobnie ty w ogóle wyrosłeś w takim przekonaniu. I wtedy wejście w taki związek z taką osobą, to jest tylko kwestia czasu. To znaczy, pierwszy, lepszy, psychiczny oprawca, który się napatoczy, będzie twoim księciem z bajki. Będą fajerwerki, będzie wielkie porozumienie dusz, będzie to coś. Będzie poczucie głębokiego kontaktu, w ogóle połączenia dusz, raz, dwa, hop, siup. I dalej on będzie powtarzał to, co robili twoi rodzice. Będzie to niszczenie. Wiesz, dlaczego są takie fajerwerki? Jest takie poczucie, że się rozumiecie bez słów? Bo on wie, kim ty jesteś. On widzi, że ty jesteś ofiarą. I będziesz tańczyła w jego chorym wampirzem tany, tany i złamany. Tacy ludzie wiedzą, że wystarczy na ciebie spojrzeć z uwagą, a ty poczujesz się dostrzeżony, dostrzeżona, zauważony i ty już to potraktujesz jako ciepło, jako wyraz zainteresowania sobą. I oni się tak na ciebie zgapiają, jak na mięcho. Jak predator na mięcho. I ty sobie myślisz, ktoś mnie w końcu zauważa. A on sobie myśli, o, dyplomowana ofiara będzie co żreć. Na ciebie nie będzie buntowała. Bo ona nie wie, że ma w ogóle prawo się buntować. Bo ona nie wie, że ma w ogóle podstawy stanąć we własnej obronie, bo nauczono ją, wychowano ją, że ona jest niegodna tego, żeby jej bronić. I oczywiście, ponieważ my wszyscy jesteśmy kompletni, tylko sobie wyłączamy różne zapadki, to my wszyscy w środku wiemy, czy jesteśmy godni, czy niegodni. Więc bunt i tak się w końcu obudzi w niektórych nie. Niektórzy pójdą w postawę ofiary i zrobią z tego swój styl życia i zrobią z tego w ogóle swój styl funkcjonowania w społeczeństwie, tak? Oni będą zawsze skrzywdzeni, ludzie według nich zawsze będą źli, z ludźmi zawsze będzie tak samo, ludzie będą ich niegodni i tak dalej, a ich krzywdy będą się ciągnąć od 13 pokolenia wstecz po 13 pokolenie na zaś. Ale osoba, która cały czas jakoś stara się mieć kontakt sama ze sobą, będzie czuła opór i bunt. I ona pójdzie szukać pomocy, ona pójdzie szukać leczenia, ona pójdzie szukać metody na wyrwanie się z takiej relacji. Nawet jeśli została wychowana przez takich ludzi, a potem przejęta przez jednego czy drugiego takiego toksa. I ona pójdzie, jak ta biedna Justyna w Niedolach Cnoty de Sada, szukać po świecie kogoś, kto jej pomoże, czyli potwierdzi jej to, że ona w ogóle ma prawo się bronić i chronić. Że ona ma podstawy walczyć o siebie. I prawdopodobnie spotka ileś takich osób, które ją jeszcze wykorzystają i jeszcze bardziej utwierdzą w przekonaniu, że nie jest tego godna. No i czasem to będzie dwie osoby, które spotkaliśmy, czasem 12 po kolei. No ale powiedzmy, że dochodzimy do tego momentu, w którym jesteśmy już na takiej ścieżce terapeutycznej, że możemy być pewni, że to już jest równia pochyła. Nic już nas nie zatrzyma w walce o siebie, w walce o swoje dobro, w odzyskiwaniu zdrowia, szacunku do siebie i szczęścia. Mamy już dobrego terapeutę, jesteśmy już pewni tego, co jest słuszne dla nas, a co nie, co jest dobre dla nas, a co nie.
I zaczynamy coraz bardziej przyjmować do wiadomości informację zwrotną od tych nowych osób, które cenimy, od nowego otoczenia, od nowego terapeuty, od nowych znajomych, którzy ci mówią, jesteś wart, jesteś wartościowy i jesteś godny. I co ty wtedy musisz zrobić? Ty się musisz wtedy skonfrontować ze swoim przekonaniem o tym, że ty jesteś niegodny walki o ciebie. I musisz zrobić to sam. Jak to pisał Bettelheim, kiedy spotykasz swoje przeznaczenie, zawsze jesteś sam. To jest bardzo ważne. Kiedy dzieją nam się krzywdy, to one się dzieją pod wpływem, tak, przy działaniach innych osób. Z tymi osobami nie ma prawdziwej relacji, nie ma prawdziwego kontaktu, jesteśmy sami. Mamy koło siebie jednego takiego toksa, który nas oddziela od reszty otoczenia, ewentualnie mamy toksyczną rodzinkę, która nas trzyma na dystans od reszty społeczeństwa, żebyśmy się przypadkiem nie dowiedzieli, że tutaj w tej rodzinie coś jest nie halo. I jesteśmy w tym sami. I później, kiedy spotykamy w końcu kogoś, kto nam pomoże, rzetelnego terapeuta, który rozumie, co się stało, rzetelnego psychiatrę, który nam pomaga wyjść, fajnych znajomych, którzy szanują siebie, więc szanują i ciebie, to też musimy stanąć do tej walki sami. To znaczy, ja mogę powtarzać mojemu klientowi 100 tysięcy razy, że on jest wartościowy i powinien o siebie walczyć, tak? Ma prawo o siebie walczyć, ma prawo się bronić. Ale to nic nie da. Dlaczego? To nic nie da dlatego, że on zawsze słyszał od innych, jaki jest i co ma robić. Nie robił sam, tylko był takim popychadłem jednego, drugiego, trzeciego właściciela. No bo mówimy o zawłaszczeniach, tak? Więc jak mówimy o zawłaszczeniach, no to mówimy o właścicielach, a przynajmniej o osobach, które sobie rościły prawo do tego, żeby być właścicielem takiego człowieka, który dziś o siebie walczy. I jeśli ja powiem mojej klientce, słuchaj, ty nie musisz tego sprawdzać, ty mi zaufaj, ty jesteś wartościowa, to ja się zachowam jak kolejny taki toksu. To znaczy, słuchaj, niuniuś, ty nie myśl za dużo, ja będę za ciebie myśleć. To jest typowa oznaka gaslightingu, nadużycia, prania mózgu, wszczepiania swojego mózgu, swojej ofierze, tak? Ja będę za ciebie myśleć. Więc żaden dobry terapeuta nie będzie ci mówił, co masz robić i nie będzie ci mówił, że jesteś wartościowy i masz na tym poprzestać. Każdy dobry terapeuta powie ci, jak dla mnie jest pan, pani bardzo wartościową osobą. Myślę, że pora, by pan, pani to sprawdziła. I teraz jak to sprawdzić? Jest milion pozytywnych sposobów na udowadnianie sobie swojej własnej wartości. Ale przede wszystkim, to jeśli ty całe życie byłeś kopany przez no jakiegoś demona, bo to można powiedzieć, wiecie, demon, egregor, jakieś zło, jakiś archetyp. Można też mówić zupełnie przyziemnie, przez jakiś typ człowieka, przez jakiś typ przemocy byłeś poniewierany, to ty musisz przede wszystkim temu czemuś, co cię zniszczyło, postawić się. Zauważcie, że w każdym klasycznym przekazie, baśni, legendzie, micie, bohater, czyli osoba, która kończy jako ktoś wielki, zaczyna od bycia małym, nieporadnym i zagubionym, porzuconym lub zdradzonym przez rodziców. Tak? I ona rusza w świat i spotyka potwora. I tego potwora pokonuje. I każdy pierdololo, który mówi, że trzeba być miłym, że trzeba być zawsze kulturalnym, że trzeba być ponad to, to jest język tych demonów, bo one ci mówią, nie stawaj do konfrontacji ze mną. To znaczy, masz być zawsze miły, to znaczy, masz mi nie powiedzieć prawdy o mnie.
Masz mnie nie nazwać po imieniu. Masz moich zachowań nie nazwać po imieniu. Masz nie fikać. Nie. Bycie zawsze miłym to jest postulat oprawców. I pan oprawca, z którym tutaj dzisiaj się odbywają symboliczne boje, nie wiem, czy on zaczął używać przekleństw, czy nie zaczął, czy zaczął używać wyzwisk, czy nie zaczął. W każdym razie on w bardzo grzecznej formie podawał bardzo obraźliwe rzeczy. To jest w ogóle od czego on zaczął. Moja klientka pokazała mu, że zaczęła robić TikToka fundacyjnego, na którego was zresztą bardzo zapraszam. I co on mi powiedział? No, że TikTok jest chujowy. No i się zapytała, co jest do zmiany. On powiedział, że osoba, która go prowadzi, ta osoba na filmach, czyli ja jestem do zmiany, rozumiecie? Po prostu problemem tej fundacji i jej przekazu jestem ja. Ale on nie powiedział, że jestem idiotka, że ja jestem głupia, że jestem dziwna, że jestem... Nie, po prostu ja jestem do wymiany. Bardzo to było kulturalne, bardzo. Co on chce zrobić? Obrazić, poniżyć, zrównać po prostu z błotem. Zmieszać z błotem, tak? I moją klientkę, i mnie, bo ja jestem jej siłą. Jak to świadczy o tym człowieku? Że to jest śmieć. Nie, że to jest biedny człowiek, który on nie rozumie, trzeba być mi. Nie, to jest śmieć. Agresywny, kurwa, śmieć. Który zaczyna w ogóle od deprecjonowania drugiego człowieka. I to już czyni go marnym, małowartościowym prymitywem. Taka jest prawda. Ale taki prymityw powie ci, nie stosuj przemocy. I oczywiście też moja klientka słyszy, że stawiając mu granicę, stosuje przemoc. Nie, nie stosuję przemocy, człowieku. Dla ciebie do wymiany jestem ja w tej fundacji? Ja jestem jej problemem? Chuja wiesz o tej fundacji? Chuja wiesz o mojej pracy? Chuja wiesz o moich klientach? I ty chuja chyba wiesz, kurwa, w ogóle o czymkolwiek? Ale będziesz się odwoływał do argumentu, że trzeba być kulturalnym i nie stosować przemocy. Czyli ja mam cię w ogóle, co, widzieć, to twoje zdanie, masz prawo do własnej opinii? Nie, kurwa, nie masz prawa do własnej opinii. Znaczy masz. Masz prawo ją zachować dla siebie. Bo jeśli ty ją wyrażasz, to ty już kogoś obrażasz. I to, że ty nie użyłeś śmieciu żadnego przekleństwa, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że używasz agresji w sposób bierny i w białych rękawiczkach, czyli jesteś cynicznym chujem jeszcze do tego. I w interesie takiego cynicznego chuja jest to, byś ty nie używał agresji, przemocy, bo ciebie to skreśla, ty nie powinnaś prowadzić takiej fundacji. Tak, powinnam w ogóle powiedzieć, tak, only good vibes, no jestem do wymiany, ty kurwa ciociu. Który nikomu nie pomogłeś, nikogo z niczego nie wyprowadziłeś, a już na pewno nie z toksycznego związku, za to doprowadziłeś mi jedną osobę do stanu, w którym ona, kurwa, nie wiedziała, czy ona jest godna tego, żeby żyć. I ta konfrontacja jest potrzebna takiej mojej klientce do tego, żeby zrozumieć, jaki to jest, kurwa, cieć i śmieć. Żeby zrozumieć, jaki to jest idiota. Dlatego, że on w jej umysłowości, w jej emocjonalności zajął miejsce gigantycznego, wszechmocnego demona. Ja słyszę o tym pajacu, że to jest inteligentny człowiek, że to jest mądry człowiek, że to jest dobry człowiek. On po prostu jakieś tam błędy popełniał. I ona z nim dzisiaj rozmawia. Już słyszałam w ogóle, co on robił, więc to jest swoją drogą. Ale on z nim dzisiaj rozmawia. Tak? I od czasu do czasu przychodzi do mnie w szoku i się pyta w ogóle, czym ona znowu oberwała, bo to jest po prostu straszne. Bo ona się czuje znowu obrażona, pobrudzona, obrzygana, obesrana przez tego człowieka. I ona mi czyta fragmenty i rozmowa się zaczyna w ogóle od tego, że ja jestem do wymiany. No kurwa, typie, kim ty jesteś w ogóle, żeby sobie pozwalać na takie opinie?
Moja klientka musi zrozumieć, że to jest kurwa śmieć, który wszystkich ma za śmieci. Nie tylko ją, ale też mnie, czyli terapeutkę, która ją wyprowadziła z podległości jemu. I sam siebie ma za śmiecia. Ta rozmowa jest też do tego potrzebna. Wiecie co, on odpieprzył w tej rozmowie? Ona mu mówi, że nią manipulował, tak? To jest przemoc. Że jakiej przemocy on wobec niej używał? Na przykład manipulacji. A on nie mówi, nie manipulowałem tobą, tylko mówi, ale manipulacja to nie przemoc. Widzicie? I nagle widzicie, że po prostu pajac się przyznaje do stosowania przemocy i tego, że po prostu on nie uważa przemocy, którą stosuje, za przemoc. On, wiecie, taka konfrontacja zdejmuje mu maskę. W takiej konfrontacji nagle widzisz, że ty jesteś inteligentniejsza, czy inteligentniejszy, że ty jesteś bardziej moralny. Że ta osoba w ogóle dokonuje nieustającego samozaorania, bo z logiką jest bardzo na bakier. Że ta osoba poniża wszystko i wszystkich dookoła. Że ona nie dąży do żadnego porozumienia, tylko do wygrania, czyli do przegadania, czyli do obrażenia cię bardziej. Że ona stosuje tyle w ogóle jakichś takich regułek, które ci nie pozwolą być sobą, być szczerym. Czyli na przykład nie wolno stosować agresji. Wolno stosować agresję. Wolno. To jest normalna ludzka reakcja. Nie, to jest w ogóle normalna reakcja żywego organizmu na przekraczanie jego granic. Kiedy ktoś przekracza coś, przekracza twoje granice, to stosujesz agresję. A on ci będzie wmawiał, że to nie jest naturalne. Nie, to jest naturalne. Jak się kotu coś nie podoba, to cię kot spaca. Jak się psu coś nie podoba, to na ciebie nawarczy. A jak się nie posłuchasz, to cię ugryzie. Ale ludziom to nie wolno bronić swoich granic. Wiecie, jeśli jest dwie osoby, które się wzajemnie szanują, i żadna nie przekracza granicy drugiej, to agresja nie wystąpi. Rozumiecie dlaczego? To jest jasne. Nie wystąpi dlatego, ponieważ nie będzie potrzebna. Wystarczy wzajemny szacunek. Natomiast jeśli ktoś przekracza twoje granice i cię na przykład obraża bez użycia przekleństw, ale cię obraża, bo przepraszam, ale powiedzenie o twórcy fundacji, osobie, która w ogóle wyprowadziła z przemocy kilka tysięcy osób, że ta osoba jest w tej fundacji do wymiany, to jest taka obelga, że trzeba po prostu nie mieć poczucia własnej śmieszności, żeby w ogóle sobie na stworzenie takiej obelgi pozwolić. I on będzie jak w tych grach więziennych mówił, ale nie wolno używać przekleństw. Nie wolno używać przekleństw. Nie wolno mnie nazwać idiotą. Ja mogę powiedzieć, wiecie, ja jestem do wymiany. To znaczy, co gorszego można w ogóle powiedzieć o człowieku? Niż to, że on jest cały do wymiany. Że on jest problemem w swoim życiu. Idiota? Cząstkowe. Brzydka? Cząstkowe. Głupia? Cząstkowe. Wiecie, może jestem głupia, ale na przykład może jestem ładna. Może na przykład wyrażam się nieprecyzyjnie, ale mimo wszystko to, co mówię, jest mądre. A tutaj nie, jestem po prostu po całości do wymiany, rozumiecie? A to nie jest obelga, bo nie używamy przekleństw, nie używamy przekleństw. Gry więzienne to jest właśnie coś takiego, że nudzący się gitowcy wymyślają sobie takie różne rzeczy, że czegoś nie wolno mówić, o czym się wolno mówić, coś jest brudne. Ja się na tym dokładnie nie znam, bo ja nigdy nie wchodziłam w kryminalistykę. Słuchałam tylko od innych zainteresowanych. Nigdy nie w swojej karierze zawodowej się tym nie zajmowałam. Więc nie jestem tutaj specjalistą, ale na przykład, wiecie, tak jak niektóre rzeczy nie są koszerne, nie?
Niektóre rzeczy są brudne, kibel jest brudny, coś co leżało koło kibla jest brudne, coś co stało koło kibla jest brudne i na przykład nie można zjeść z czegoś, co stało koło kibla, jakieś takie... jak ktoś to zrobi, to jest frajer. Wiecie, w przedszkolu też są takie zabawy, nie? I sprawcy przemocy, tak cybierno-agresywni, only good vibesowi, sprawcy przemocy robią to samo. To znaczy... ustalają takie zasady właśnie. Nie wolno podnosić głosu. Nie wolno używać przekleństw. A nie wolno używać przezwisk. I w tych oto przyjemnych ramach napierdalamy się, kurwa, kto kogo zniszczy. Kto kogo, kurwa, sponiewiera, tak? Że ten drugi będzie czuł się ludzkim śmieciem, ale bez przekleństw, bez podniesionego głosu i bez wyzwisk. To jest po prostu, to jest chore i nieludzkie. I trzeba być naprawdę zagubionym bardzo, żeby wierzyć w to, że te zasady czemuś służą. Wiecie, dlaczego Amerykanie się jeszcze nie pozabijali wszyscy nawzajem? Mimo, że mają łatwy dostęp do broni? Dlatego, że w przypadku normalnego człowieka wystarczy, że ty go nie napadasz. A on nie użyje broni, żeby się przed tobą bronić. Czyli sama przyzwoitość wystarczy do tego, żeby agresja nie musiała być używana. A agresja przez normalną, zdrową osobę jest wyciągana w odpowiedzi na naruszenie jej granic, na naruszenie jej godności, na próby manipulacji, gaslightingu, na obelgi, również podane w białych rękawiczkach. I do czego służy ta konfrontacja? Taka głupia konfrontacja, takie wejście po prostu z tym ćwokiem w rozmowę. Temu, żebyś zobaczył, że jesteś zdolny do agresji, a ten cieć cię już nie przeraża. Żebyś zobaczył, kto to jest i sam siebie zapytał, jak to możliwe, że taki w ogóle człowiek, marny, słaby i śmieszny, mógł być panem twojego umysłu przez tyle lat. Musisz zobaczyć, że ty jesteś zdolny do tego samego, co on ci robił. Po to, gdzieś w dalszym planie, do tego, żeby jakoś się w ogóle uporać z krzywdą. Ale to jeszcze nie jest ten etap. Uporać z krzywdą, wybaczyć, to są bardzo dalekie etapy. Ja jak najbardziej jestem za i jestem chętna do tego, żeby wytłumaczyć, na czym to polega. Zresztą tłumaczyłam to już na tym kanale całkiem lata temu. Ale w momencie, w którym ty się wyrywasz spod takiego wpływu, to ty w ogóle musisz zobaczyć, że ty jesteś zdolny zachować się tak samo jak tamta osoba. To znaczy, kiedy ona cię pac, to ty ją pac. Żeby się nie czuć bezsilnym. Żeby w końcu zobaczyć, że ty możesz stanąć we własnej obronie. Jasne, takich ludzi się odcina. Ale jeśli ty nie przejdziesz każdego etapu po kolei, tylko od razu przejdziesz do wybaczenia i znowu only good vibes. Jeśli ty od razu przejdziesz do ucinam kontakt, a nie przejdziesz do nazwania frajera frajerem, to ty zawsze będziesz czuł, że w twojej linii obrony jest jakaś poważna dziura i ty jesteś niepewny. I ty nie wiesz, jak zareagujesz, gdy on następnym razem cię znowu zaatakuje. On lub ktoś podobny. Być może znowu ty się wycofasz, przerażony zamiast go wyśmiać. Powiedziałam, że jego muzyka jest chujowa, a on mi powiedział, że mam duży nos. O Boże, słyszeliście to? On jest muzykę. On jest muzykę, filozofę i podróżnikę. Ja bym powiedziała, że jest menelem i bezdomnym, no ale okej. Zwał jak zwał.
No i ona mu powiedziała, że jego muzyka jest chujowa. Na co on jej powiedział, że ona ma duży nos. I czy ja zalecam mówienie swoim byłym, że to, co tworzą, jest chujowe? Nie, ja zalecam w ogóle nie zajmowanie się swoimi byłymi. Znaczy, ja nie zaglądam na social media moich byłych. Chyba, że jest to jakiś były, z którym po prostu utrzymuję normalny towarzyski kontakt. Ale jeśli nie, to ja nie zaglądam, co u niego. To ja, i to nie tylko moich byłych, ale też moich jakichś ludzi, których po prostu ja już pożegnałam w swoim życiu. Ja ich nie podglądam, ja nie wracam. A ta osoba po prostu przestaje w moim życiu istnieć. I dzisiaj moja klientka odpalała też filmy jakichś osób, które były kiedyś w fundacji, już ich nie ma. I ja nie chciałam tego oglądać, po prostu nie. Bo wiecie, no jeśli po prostu kogoś nie chcę mieć już dalej w swoim życiu, no to nie chcę mieć kogoś dalej w swoim życiu, no i koniec, tu w ogóle nie ma co gadać, no nie chcę mieć kogoś w swoim życiu, tego nie będę chyba sobie odpalała na YouTubie, prawda? Ale w momencie, w którym taka konfrontacja jest potrzebna, to musisz wiedzieć, że wszystkie kwity są dozwolone i tylko toks ci powie, że nie są. Tylko ktoś, kto chce mieć nad tobą kontrolę, powie ci, że pewnych rzeczy ci nie wolno w tej sytuacji. Pewne rzeczy są poniżej pasa i tak dalej. Nie. Byłeś krzywdzony i ty teraz masz prawo od tej osoby wyszarpać wszystko, co jest ci potrzebne do tego, żeby odzyskać swoją godność. A więc masz prawo jej powiedzieć wszystko. I sprawdzić, jak ona na to zareaguje. Masz prawo, dlatego że ktoś cię wciągnął w najgłębsze bagno, w najgłębszy mrok. Sprał ci łeb, mówiąc ci chore rzeczy. I ty teraz musisz odzyskać kontakt ze swoją głową, musisz odzyskać własny ogląd tej sytuacji, czyli musisz ją po swojemu w ogóle zbadać, zeksplorować. Więc jeśli masz ochotę powiedzieć, że jego muzyka jest chujowa i mówisz to po to, żeby zobaczyć, jak on zareaguje, to masz prawo. Dlatego, że kości zostały rzucone. Ta sytuacja nie rozgrywa się, nie zaczęła się rozgrywać teraz, rozumiesz? On ci będzie mówił, że zaczęła się rozgrywać teraz. Ty się odzywasz i go atakujesz. Nie, zaczęła się rozgrywać w momencie, w którym on ci zrobił pierwszą krzywdę. I on pogwałcił wszystkie zasady przyzwoitości. I one nie obowiązują już w tej relacji. Nie obowiązują cię. Na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. A jeśli ktoś próbował, wiesz, jeśli ktoś stosował na tobie przemoc psychiczną, to ci zrobił wojnę. I jeśli ty potrzebujesz teraz tego człowieka sponiewierać po to, żeby zobaczyć chociażby, że ty też jesteś zdolny do sponiewierania kogoś, i na przykład nie chcesz tego robić, to on ci dał to prawo, rozumiesz? W momencie, w którym ktoś przekracza twoje granice, on pozwala na przekroczenie jego granic, bo się po prostu zaczynacie zazębiać, wasze zbiory się przenikają. Więc jeśli chcesz, by twoje granice były szanowane, to nie przekraczaj cudzych. Jeśli przekroczyłeś, licz się ze wszystkim. Dlatego również, że my jesteśmy osobami, istotami, stworzeniami bardzo skomplikowanymi, bardzo mrocznymi, bardzo niejednoznacznymi. I jeśli zostaniemy wciągnięci do piekła, to my idziemy przez piekło, nie przez niebo. I byciem aniołkiem w piekle niczego nie uzyskasz, zeżrą cię. Więc jeśli konfrontujesz się ze sprawcą przemocy, to nie możesz w ogóle liczyć, że on będzie się stosował do najwyższych moralnych zaleceń, do najwyższych moralnych standardów, bo nie, bo to zły człowiek, moralny śmieć. Więc nie możesz też ograniczyć swojego repertuaru
do zachowań, których używasz wobec osób, które kochasz, lubisz i szanujesz. Bo to nie jest ten kaliber. Wiecie, to tak jakbyście próbowali po prostu przekonać Ukraińców, żeby nie napierdalali w Putina z broni. Bo nie wolno używać agresji. Przekonywalibyście Ukraińców, żeby traktowali Rosjan only good vibesem. I bez przekleństw, i bez agresji. Bo agresja źle świadczy o Ukraińcach. Pamiętaj, że są jakieś prawne ograniczenia, poza które ci wyjść nie wolno. Znaczy, nie powinieneś pobić swojego oprawcę. Nie powinieneś pisać o nim publicznie rzeczy, które są pomówieniami, mogą mu zaszkodzić, bo on cię może za to pozwać, tak? W prawie jest określone, co możesz zrobić. Ale serio, nie ma w prawie nigdzie, ale to nigdzie napisane, w żadnym kodeksie, że nie masz prawa cisnąć beki i nazwać śmieciem osoby, która cię latami poniewierała. Prawo naprawdę nie jest głupie, wiecie? Ono jest lepiej dostosowane do ludzkiej natury i realiów świata ludzkiego, niż te only good vibesowe bzdury, które są tworzone na Facebooku przez osoby, które się nie potrafią skonfrontować z własnym mrokiem. Dlatego radziłabym jednak stosować się w waszych decyzjach granicami prawnymi, a nie radami toksycznych ludzi z toksycznych grup wyparcia na przykład. Albo nie radami osób, które was skrzywdziły, bo one najbardziej będą wam radzić, byście nie używali przemocy, nie używali przekleństw, nie używali agresji. W ogóle najlepiej to, żebyście się w ogóle nie bronili i przyjęli do wiadomości, że jesteście kretynami, którzy niczego nie rozumieją. Moja klientka również usłyszała to dzisiaj wielokrotnie, żebym nie myślała, bo jej to nie idzie. Ale też oczywiście może bym ja za nią nie myślała, bo mi też to nie idzie, tylko temu koleżce idzie. W sumie, gościu, ja jestem cholernie zmęczona. W sumie to zapraszam, myśl za nas, pracuj za nas. Będziemy leżeć i cię podziwiać. Będziemy leniami. Będziemy leniami, tak jak zresztą i tak z pewnością jesteś przekonany, że wszyscy poza tobą są. No. I tak dzisiaj sporo o mojej klientce. W zeszłym odcinku. Ja wam przypominam, że ona jakiś czas temu do nas przyjechała i było o niej mówione w jednym z raportów. I ona tak, zaczęła prowadzić TikToka. Więc zapraszam na naszego TikToka. Ona wzięła Melwinku, które było malutkim kotkiem chorym na koci katar, a teraz już nie jest. Jeszcze jest mała, ale coraz bardziej rośnie. Przybyła do mnie z diagnozami wszystkiego. Totalnie w ogóle człowiek nie do pozbierania. Schizofrenia, zaburzenia osobowości, kilka, mieszane. No oczywiście depresja, nerwica, uzależnienia. To wszystko. Także ja jej kiedyś odmówiłam pomocy, bo ja uznałam, że ja po prostu nie podołam. Natomiast jak poszła do psychiatry, którego ja wybrałam, to się okazało, że po prostu no jest depresja po latach podlegania przemocy. Tak więc jest... leki też już są dobrze dobrane. Dziewczyna coraz więcej robi. Zachęcam was mimo wszystko do wrzucenia czegoś na naszą zbiórkę albo na nasze konto internetowe, dlatego że tak, no póki co leczenie kosztuje, bo nie czekamy na NFZ, no bo byśmy chyba się prędzej doczekały jej samobójstwa. Kicie niedługo trzeba będzie wysterylizować, więc jak będzie trzeba, to jakoś no to zarobimy inaczej, ale fundacja zarabia przez zrzutki.
Tak więc bardzo zachęcam do wspierania nas pod kątem wspierania naszej klientki, bo naprawdę jest to bardzo sensowna robota z bardzo przyjemnymi efektami. Ja już zaczynam mieć w niej wsparcie, a nie tylko klienta, więc no jest to spełnienie absolutnie założeń fundacji, czyli coś za coś. No i zachęcam do udziału w detoksie, który jest dosyć intensywnie reklamowany w ostatnich tygodniach na kanale. Możecie to zrobić klikając pod filmem wspieram, wybierając level DD Detox, program pracy chyba to się nazywa, i dołączając do grupy detoksowej. Oczywiście w ramach detoksu przerabiamy też takie zagadnienia jak dzisiaj, bo DDD to jest po prostu bycie również ofiarą przemocy, takiej czy innej, w tym czy w innym etapie życia, albo we wszystkich. A na dzisiaj dziękuję i do widzenia. Update'ik. Ja zgrywam film. Moja klientka leży. Pół leży na ziemi, pół leży na łóżku i jest totalnie wyprana po całym tym dniu konfrontacji i prosi mnie o różne dziwne rzeczy, na przykład o to, żeby ją dobić. Ale odmówiłam, bo tego nie było w umowie. Natomiast powiedziała coś super ważne na temat tego filmu. I co próbowałam przekazać, a nie udało mi się tego tak ładnie ująć, jak ona ujęła. Powiedziała, że po tym dniu ona się już nie czuje jak osoba, która potrzebuje pomocy. Chcesz coś dodać z zwłoku? Nie. Po prostu odzyskała poczucie, że sama sobie może pomóc. O, nie śmieliłam się. Również. Syndrom DDA, DDD, to nie jest coś, co musi zdiagnozować specjalista. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to choroba, czy też zaburzenie z klasyfikacji medycznej, a więc nie jest to jednostka w ogóle podlegająca klasyfikacjom medycznym. Stąd nie potrzeba lekarza psychiatry, ani nawet psychologa, by ten syndrom zdiagnozować.